Magda Żakowska, dobry wieczór. Powraca znów jesienna pogoda, ale będzie to jesień pochmurna, deszczowa i bardzo wietrzna. Niże opanowały znów kontynent, nad krajem będą przechodziły kolejne niżowe fronty, niosąc ze sobą ciepłe, ale bardzo wilgotne powietrze. W nocy popada w całym kraju, na północy kraju możliwe są także burze. Temperatura na wschodzie spadnie do 2 lub 1 stopnia, na zachodzie termometry nad ranem pokażą około 5 lub 6 stopni. Również jutro dużo chmur, przed południem popada na wschodzie, na północy i na południu. W godzinach popołudniowych padać może także na zachodzie. Tylko na wschodzie opady zaczną zanikać. Trochę przejaśnień jedynie w centrum kraju. Najcieplej będzie znów na zachodzie, tam 7 lub 8 stopni. W najbliższych godzinach w regionie dużo chmur, opady deszczu, w nocy uważajmy, bo możliwe będą burze. Poranek ciepły, temperatura nie spadnie poniżej 5 stopni. Wiać zacznie jednak silnie, nawet porywiście z południowego zachodu i z zachodu. Jutro, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych, dużo chmur i zanikające od zachodu opady. Po południu popada na północy, a także na wschodzie regionu. Na termometrach jutro 7 stopni, wiać nadal będzie silnie i porywiście, a ciśnienie powędruje w górę. W południe barometry pokażą 999 hektopaskali. We wtorek trochę przejaśnień, bez opadów, ale nadal dużo chmur. Ciepło będzie około 5 lub 6 stopni. W środę znów przydadzą się parasole. W dalszym ciągu ciepło, w nocy od 3 do 5 stopni, w środowe popołudnie około 8. Także w czwartek przeważać będą chmury, padać może deszcz lub mrzawka. Popłynie ciepłe powietrze, w czwartkowy poranek temperatura nie spadnie poniżej 6 stopni, a po południu znów będzie około 7 lub 8 stopni. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.